Witajcie drodzy kochani, serdecznie Was pozdrawiam, tutaj jest Teneryfy. Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat planet i ich oddziaływania. A właśnie jesteśmy w styczniu. Ten miesiąc styczeń, luty, marzec są bardzo negatywne oddziaływania planet, ponieważ planety nie są spokojne, nie są ułożone, nie są zharmonizowane, są po prostu w takiej desharmonii lekkiej. Co za tym idzie, te planety oddziaływują na nasze życie, na nasze samopoczucie, czy mamy choroby, czy ich nie mamy, czy mamy dobre samopoczucie, czy mamy złe samopoczucie. Ja chciałbym powiedzieć z mojego doświadczenia, że miałem właśnie w tym miesiącu styczniu planetę Rachu, ale niekoniecznie ta planeta Rachu i Księżyc muszą oddziaływać negatywnie w tym miesiącu. Jeżeli ewentualnie mamy zły układ astrologiczny w naszym życiu, można to wszystko uregulować za pomocą odpowiednich mantr. Są odpowiednie mantry, które regulują właśnie te złe położenie Ketu, Rachu i Księżyca. Także drodzy kochani, ja chciałbym z wami się podzielić informacją, że po prostu wiele osób w tej chwili nie czuje się najlepiej ze związku z tym, że są te burze magnetyczne i że są te planety niezbyt poukładane, niezbyt w harmonii. I ja chciałbym po prostu przekazać Wam, drodzy kochani, że czas w tej chwili jest planetarnie niezbyt spokojny. Widzimy, co się dzieje na świecie, widzimy wiele konfliktów, wiele zamachów, wiele nieporozumień między politykami. Tak się dzieje w związku z tym, że planeta Rachu, Księżyc oddziaływują bardzo mocno w obecnych momentach na ludzi. Dużo zamieszek, dużo manifestacji, nie tylko w Europie, ale również w Iranie, dużo manifestacji, również w Indiach. To się właśnie dzieje na naszych oczach. Dlatego, drodzy kochani, można to wszystko uregulować. Jeżeli komuś życie się nie wiedzie w danym momencie, na taki moment, że wszystko jakby mu się wali, no po prostu może zasięgnąć odpowiednich informacji. Ja takie mantry posiadam na uregulowanie właśnie tych negatywnych planet, Rachu, szczególnie ich Księżyca. I można, drodzy kochani, dzięki intonowaniu 10 dni, 12 dni takiej mantry uregulować te wszystkie planety, żeby po prostu w danej osobie przyszło szczęście, pozytywne myśli i żeby się życie po prostu zaczęło danej osobie układać. To właśnie idzie to wszystko pozmieniać, dlatego właśnie mówię o tym, bo to jest taka informacja dla Was. I obecnie właśnie chcę powiedzieć, że to oddziaływanie tych negatywnych planet będzie aż mniej więcej do końca marca. Do końca marca będą te negatywne oddziaływania, mogą być trzęsienia ziemi, mogą wydarzyć się różne takie sytuacje nieciekawe na świecie. To jest właśnie oddziaływanie tych czarnych planet, które po prostu w tej chwili oddziaływują na naszą Ziemię. To jest Ketu, Rachu, Księżyc. Te planety będą dominować właśnie w tym okresie. Dla osób, które mają kawacze, chciałbym przekazać mantrę, która będzie pod YouTube'em spisana, żeby ją intonować 40 razy. Om Swah Kavachaya Hum. Om Swah Kavachaya Hum. To jest właśnie mantra, którą trzeba, drodzy kochani, również intonować na oczyszczenie kawaczy. Jeszcze taki jedna uwaga odnośnie kawaczy. Jeżeli macie bardzo negatywnych ludzi wokół siebie, jest dobrze raz na tydzień kawacze włożyć do kubka ze solą, bez wody. Tylko sól morska i kawacza jedną godzinę w tej soli wystarczy. I już ta kawacza się oczyści. Także jeszcze raz Was serdecznie pozdrawiam i żegnam się. Do widzenia.